ma to jak pływać na koniec dnia. Tam jest plaża, tam siedzą ziomki, a ja jeszcze jadę zasuwać tam. No i jak to pięknie widać, przy zachodzie słońca! Hej, hej! Natural, proszę pana. Very good, very, very good. Z witaminką C. Tak, i to jest wszystko w 7-Eleven się dzieje. No dobra, kolejny dzień doby końca, właściwie kolejny dzień i zaczyna się kolejny noc. Tam Martin idzie, tam jest morze w tle za słońcem, a tu spaliśmy dzisiaj. No i jedziemy dalej, wczoraj setka, jutro metka. Wyruszyliśmy, dzień trzeci tak naprawdę pedałowania, a taki prawdziwy to drugi. Niedużo dzisiaj, 5 dyszek, miejscowość Huachin, podobno, nie podobno, tylko widziałem wczoraj fajną plażę. I taka zapadła decyzja, że jedziemy. Jesteśmy coraz bliżej, a ja się zatrzymaliśmy się w 7-Eleven, żeby podpić trochę i oczywiście umyć łeb. To ja. Och, od razu lepiej. Nie wiem, czy to może nie czas na kawkę. To się jeszcze przyda, zaraz zobaczycie po co. 7-Eleven to sklep, w którym dostaniecie wszystko. Ja kupiłem peanut bary i kawkę zimną. Złoty 30, u nas w Polsce to 7 zł za coś takiego. Peanut Barra. Elegancja Francja.
Aż się poci puszeczka. Ta bucia? No. Deska to jest. Właśnie, zamontuj sobie to na stałe. No, taki mam plan. Nie, bo nos mam spalony już trochę. To jest SPV 1000 Protect. Super protection. Sun protect. Fully natty. Yeah. Natural. Wchodzisz do autobusu, człowiek liściem na głowie. Jedziesz przez Tajlandię z liściem na nosie. No dobra, lecimy dalej. Kawę wypiłem i ogień z dupy, jak się mówi. Piotrze! Jakoś chłodniej od razu. Jesteśmy na porannym bieganiu. Niestety nie ma tu takiej promenady czy wzdłuż morza, wzdłuż którego można biec. Co chwila się kończy. Zaczyna duszno od samego rana. No, ale biegnie się. Chyba jestem trochę odwodniony. Dobra. Stawiam buty na plaży, innej opcji chyba na bieganie nie było. Zobaczymy, jak to pójdzie. No dobra, zobaczymy, jak wrócę, czy będą. Tu się chłopaki od koni patrzą coś. Ale my! Jak już widzę, buty i koszulka wciąż czerwona.
ani naszych toczków. Syrop kokosowy, cukier, podobno ma dużo dobrego cukru i to jest jakieś 190 kalorii, więc tak po porannym bieganiu to w sam raz. Jeśli chodzi o smak tego, to smakuje takimi daktylami i wodą kokosową, no jest po prostu mistrzostwo świata. Się śmieją ze mnie, że gadam do czegoś i się jeszcze robię takie te... Ciao, ciao. Biegnę właśnie na wieczorne pływanie. Później ogarniamy trasę na jutro. Mieliśmy dzisiaj dzień przerwy tutaj. No i co? Chwilę popływam i zobaczymy, jak tam jutro będziemy cisnąć. No to... Najfajniejszy moment na triathlonie zawsze to moment, jak wbiega cała chmara ludzi do wody i wszystko tak kluszcze i zaczyna się prawdziwy hardcore. No to teraz będzie to troszkę inaczej, z jednym tylko strongmanem. No tu! Chciałem dojść do tych kamieni, ale strasznie mnie pokuły. No więc tak. Michelki, rybki jakieś chyba się odkładają. Ogólnie to wszystko mnie piecze. Twarz. No i wiadomo, gacie trochę. Ale to z tego powodu, że rower trochę poprzycierał. No i co? No i sól, której tu jest dosyć dużo, troszkę nawet dużo mocniej niż w Hiszpanii, wypala mi szyję. Pływania byłoby tyle na dzisiaj. Idę, wracam do ziomków, ustalamy trasę na jutro. Założyć buty tak, żeby były stopy bez piasku, co jest praktycznie zawsze niemożliwe, ale każdy zawsze chce to zrobić. Największa lipa w Tajlandii, którą ja respektuję, to jest to, że tu nie chodzi się z gołą klatą po mieście. Szkoda, bo też muszę założyć mokrą koszulkę. Na mokre ciało suchą koszulkę, no ale ja to ogólnie respektuję. I tego nie robię, aczkolwiek są tacy, co tak robią. No, pełna kultura z mojej strony, trzeba rzec. Dwie pary kaloszy w miarę suche, trochę w środku będzie mokro, ale przez noc wyschnie. Będziemy żyć. Operacja się udała, pacjent nie umarł.
Wielkopolski.